Czy się słyszymy? Proszę uruchomić mi. Tak, oczywiście. Bardzo dziękuję. Przez ten czas próbowałem się podzielić plikiem z prezentacją, ale coś mi tu nie wychodzi niestety. Więc jeśli Państwo pozwolą, to spróbuję jeszcze raz, bo być może mi się, mam nadzieję, uda. Nie wiem, czy Państwo widzą ten tak, plik. Widzimy. O, doskonale. Czyli w takim razie, jeżeli można, to bym kilka słów Państwu powiedział na temat tego, co będziemy widzieli na ekranie. I jednocześnie może na wstępie kilka słów, ja bardzo bym chciał Państwu w ciągu najbliższych dni przekazać taki już doszlifowany projekt, propozycję projektu tej uchwały. Czy jeżeli bym rozesłał mailami, to byłaby to dla Państwa dogodna metoda? Jak najbardziej, myślę. Bo... Tak, proszę bardzo. Ale ja na przykład chcę ten, który dzisiaj pan będzie prezentował i ten, który później pan... Ależ proszę bardzo, proszę bardzo, nie ma żadnego problemu, pani przewodnicząca, z wielką chęcią. Natomiast dzisiaj chciałbym, ponieważ no, metoda naszego spotkania jest taka, jaka jest i nie wiem jak dla państwa, ale muszę przyznać, wolałbym się z państwem spotkać osobiście. Nie wiem, jak państwo do tego podchodzą, no, ale mamy takie okoliczności, jakie mamy, w związku z czym no, musimy sobie poradzić w ten sposób. Więc chciałbym zaznaczyć pewne rozwiązania, które w tej uchwale bardzo byśmy chcieli, żeby się znalazły. Natomiast zależy mi bardzo na państwa zdaniu, z tego względu oczywiście, że to państwo decydujecie o tym, czy ta uchwała wejdzie w życie, czy też nie. Pokrótce chciałbym tylko przypomnieć, jak wygląda tryb procedowania tego rodzaju dokumentu, jakim jest ta uchwała. Projekt, żeby mógł zostać przedstawiony państwu już w sposób oficjalny do uchwalenia, najpierw musi zostać zaopiniowany przez organy określone w ustawie, między innymi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, między innymi Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w naszym przypadku, bo generalnie to do zasady Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po tych opiniach i uzgodnieniach projekt musi zostać wyłożony do publicznego wglądu na termin nie krótszy niż 21 dni, 14 dni później jeszcze musimy czekać na wnioski, uwagi zainteresowanych, które, no to jest taka troszkę uproszczona, tak jakby procedura podobna jak w przypadku planów miejscowych, które to uwagi i wnioski Państwo będziecie rozpatrywać już przyjmując, bądź też nie przyjmując, to już jest Państwa suwerenna decyzja, ten projekt, który trafi na sesję. A zatem no, jeszcze jakiś czas to potrwa, natomiast ja pokrótce tylko przypomnę kilka kwestii związanych z definicjami. Jako reklamę w tym momencie, jeśli chodzi o brzmienie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określa się upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia, ruchy społeczne, etc. Tablica reklamowa to z kolei jest już zdefiniowane jako przedmiot materialny, który służy do tego rodzaju komunikacji. Urządzenie reklamowe też zostało zdefiniowane. Bardzo istotna jest tutaj definicja szyldu, ponieważ szyldem według ustawy jest tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe informujące o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie się znajduje. I proszę Państwa, przez ten już dość długi czas śledziłem na bieżąco i cały czas śledzę, w jaki sposób tego rodzaju uchwały są procedowane, podejmowane w różnych miastach i gminach Polski. Ustawa, jak Państwo być może pamiętacie, nakłada obowiązek, ażeby taką uchwałą objęty był cały obszar gminy. To oczywiście powoduje, że zupełnie inaczej wygląda sytuacja w sytuacji małych gmin, które mają niewielki obszar i nie do końca zróżnicowany na przykład krajobraz, a inaczej w przypadku większych miast, gdzie ten i krajobraz, i sposób zabudowy jest w bardzo dużym stopniu zróżnicowany. Śledzę też na bieżąco i śledziłem przez ostatnie miesiące losy tego rodzaju uchwał, które zapewne Państwo o tym słyszeli, na przykład w Warszawie uchwała taka została uchylona przez nadzór wojewody. Między innymi po to, ażeby uniknąć takich sytuacji, żeby jeżeli Państwo zdecydują się tego rodzaju przepisy przyjąć, no to żeby one były na tyle dobrze określone, ażeby obroniły się wśród organów nadzoru i również, bo tego też można się przecież spodziewać, a na pewno nie można tego wykluczyć, gdyby taka uchwała była zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Śledząc te powstające w wielu miastach uchwały, chciałbym zaproponować takiego rodzaju działanie, abyśmy potraktowali tę pierwszą uchwałę, bo przecież każdą uchwałę można zmieniać, jako do pewnego stopnia wstępną, to znaczy obejmującą w sposób ścisły to, co jest z punktu widzenia krajobrazu i wartości miasta Lublina najważniejsze, czyli ten obszar centralny. Natomiast na pozostałych obszarach proponowałbym na razie
włączyć do uchwały te już istniejące w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uregulowania, natomiast na razie nie regulować ich ściślej, a rozłożyć sobie niejako jako pewien taki program kolejnych działań wspólnie z państwem, żeby stopniowo rok po roku... Panie dyrektorze, przepraszam, to będzie trwało 5 lat. To i tak będzie pani radna tyle trwało, ponieważ problematyka jest szalenie złożona. Natomiast tak jak mówię i taka jest moja propozycja, jeśli państwo uważacie, że jest inaczej, to że powinno to być inaczej, to oczywiście przystępuję do innego trybu działania i poszerzam te przepisy w tym momencie przeze mnie pisane regulacje. Ale chodzi mi o to, że w ten sposób jesteśmy, mam nadzieję, w stanie najszybciej zająć się porządkiem tego obszaru centralnego. Jeżeli chodzi o to, jak ten obszar powinien być zdelimitowany, jakie on powinien mieć granice, widzicie państwo w tym momencie plan miasta z zaznaczonymi granicami i ta strefa zaznaczona ciemniejszym kolorem, czyli Śródmieście w jego granicach określonych w obecnie obowiązującym studium plus obszar tak zwanego Wielkiego Stawu Królewskiego od strony wschodniej, ponieważ jest to obszar ekspozycji panoramy Lublina, powinny w moim przekonaniu być tym obszarem o jak najszybszym i jak najściślejszym uregulowaniu. Natomiast w toku różnych konsultacji, które przez te ostatnie lata też prowadziliśmy, czy to z przedsiębiorcami, czy z innymi osobami, pojawiały się takie głosy, ażeby ten obszar był węższy. Ja przyznaję, nie jestem przekonany do tego. Wolałbym, żeby od razu ten obszar był szerszy, ale jeżeli jest jakiś obszar najwęższy, który można byłoby takimi działaniami objąć, to w moim przekonaniu jest to minimum absolutne obszar, który jest objęty ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków. Widzicie państwo ten obszar w tej chwili na mapce. To jest ta różowa plama, obszar objęty ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków. Czyli to jakby minimum, jakie możemy przyjąć jak ewentualnie. Jak powinniśmy. Tak bym proszę państwa proponował, żeby nie rozważać zawężeń już tego obszaru. Natomiast osobiście nie ukrywam, wolałbym, żeby tego rodzaju regulacje, zaraz powiem jakie, miały jednak ten szerszy zakres. Proszę państwa, jakie są te właśnie regulacje? Otóż chodzi o to, żeby dla tego obszaru śródmiejskiego jednak te regulacje były ścisłe i możliwie krótki był okres dostosowania. Natomiast w kolejnych obszarach, żeby można było zaplanować stopniowe ich wprowadzanie. Więc jeżeli chodzi o ten obszar śródmieścia, kilka w tym projekcie już istniejących, na razie oczywiście proponowanych zasad. Proponowałbym, abyśmy w tym obszarze zakazali umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych innych niż szyldy. Czyli billboardy, czyli te urządzenia, które dotyczą tylko i wyłącznie reklamy, nie są szyldami. To jest rzecz jasna oczywista, że każdy przedsiębiorca powinien mieć możliwość informowania o swojej działalności tam, gdzie ją prowadzi, a zatem szyldy muszą być w moim przekonaniu dopuszczone. Co więcej, no są takie przypadki, że szyldy potrafią być bardzo dobrze zaprojektowane i wręcz tę przestrzeń i architekturę ubogacać. Natomiast dodatkowe urządzenia reklamowe można by powiedzieć, że nie są wcale w tej przestrzeni potrzebne, tym bardziej, że dzisiaj marketing opiera się w bardzo dużym stopniu na działaniu w zupełnie inny sposób niż tylko i wyłącznie reklamy w przestrzeni miejskiej, które na ogół mają jeszcze dodatkowo bardzo duże rozmiary, a w związku z tym są tym bardziej agresywne dla krajobrazów. Proponowałbym dopuszczenie maksymalnie 2 szyldów dla każdego z podmiotów. Nie wydaje się zasadne, żeby zawężać tę liczbę do 1 szyldu, ponieważ w wielu miejscach mamy do czynienia z taką sytuacją, że 2 szyldy są optymalne dla komunikacji. Jeden umieszczony płasko na elewacji, drugi, który jest tak zwanym szyldem semaforowym i widać go z poziomu chodnika. Oczywiście te szyldy powinny być ujednolicone, jeśli chodzi o rozmiary i kolorystykę. Powinny być dostosowane do elewacji. I też proponowałbym po to, ażeby ograniczyć skalę tych szyldów i ich lokalizację do parteru budynków. My w pozwoleniach, które wydajemy i w postępowaniach, które prowadzimy na terenie Śródmieścia, trzymamy się ściśle tej zasady, żeby szyldy były umieszczone w pasie parteru budynku, nie wyżej. Chociaż no, są niestety z ubiegłych lat jeszcze takie sytuacje, gdzie te szyldy miały miejsce wyżej. I są, i to jest niestety trochę też problem, jak to opisać, takie sytuacje, w których taki szyld umieszczony wyżej ma sens. Bo takim przypadkiem, który mijamy pewnie codziennie, jest na przykład budynek Poczty Głównej, gdzie duży napis w skali budynku pojedynczy broni się, no, ze względu na skalę budynku. Proponowałbym też ograniczenie wielkości takiego szyldu, tak żeby napis nie był większy niż 4 metry. Proponowałbym też, żeby wysięg tego semaforowego szyldu nad chodnikiem nie był większy niż 1,8 metra od elewacji. Analizowaliśmy to na przykładzie różnych istniejących szyldów. To jest z jednej strony wystarczające,
z drugiej strony wystarczające dla komunikacji, z drugiej strony nie na tyle jest to duży obiekt w takiej sytuacji, żeby on był jakimś bardzo złym, dysharmonijnym elementem krajobrazu. Ale to dotyczy wszystkich, niezależnie od statusu prawnego, jeśli chodzi o posiadanie danej nieruchomości. Tak, tak, jeżeli takie przepisy weszłyby w życie, to dotyczyłoby to po prostu wszystkich urządzeń, innych oczywiście niż tablice określone w przepisach prawa, takich jak na przykład tablice urzędowe, bo no tutaj mamy do czynienia z zupełnie inną rzeczywistością prawną i tego nie regulujemy, to jest regulowane innymi przepisami. Chcielibyśmy też zakazać w taki sposób zaklejania okien i witryn, żeby one były całkowicie niewidoczne, w dużym skrócie mówiąc, i też, co było też postulowane przez Zarząd Drugi Mostów, żeby starać się wprowadzać zakaz oświetlania szyldów światłem pulsacyjnym, to może po prostu być niebezpieczne z punktu widzenia też ruchu drogowego, a czasami mają też i takie pomysły przedsiębiorcy. Jak również w tej przestrzeni śródmiejskiej nie jest zasadne, żeby umieszczane były szyldy z ruchomymi obrazami, one bardzo mocno skupiają uwagę, są takimi elementami, które w przestrzeni historycznej są generalnie dysharmonijne. Jeżeli chodzi o, tak w dużym skrócie jeszcze mówiąc, różne elementy przenośne, to też chcielibyśmy uregulować dość ściśle pod względem ich rozmiarów, tak żeby one nie były większe, jeśli chodzi o wysokość, niż 1,2 metra, tak żeby były poniżej poziomu wzroku osoby dorosłej. Chcemy też bezpośrednio wskazać, gdzie jest możliwe lokalizowanie ewentualnych tymczasowych tablic i słupów ogłoszeniowych. I kolejna ważna sprawa, tak wykończąc tą taką bardzo krótką prezentację i czekam na Państwa pytania, to jest kwestia terminu, który może Rada w takiej uchwale określić dla dostosowania istniejących nośników. Zasada przyjęta w ustawie jest, proszę Państwa, taka, że od momentu wejścia w życie takiej uchwały wszelkie nowe nośniki muszą już być z tą uchwałą zgodne. Jeżeli nie będą, wtedy miasto ma możliwość nakładania opłat karnych, które tutaj są na pewno lepszym rozwiązaniem i, mówiąc krótko, bardziej bolesnym niż nakazy administracyjne, na które służy odwołanie i które trwają bardzo długo. Tyle tylko, że ustawa jednoznacznie też określa, że taki termin do dostosowania istniejących nośników nie może być krótszy niż rok. Ideałem byłoby, gdybyśmy określili możliwie krótko ten termin w przypadku Śródmieścia, no bo wtedy będziemy widzieli stosunkowo szybką skuteczność tego działania. Stąd też ja rekomendowałbym właśnie ten jak możliwie krótki termin. Pytanie, jak Państwo się do tego odniesiecie. Ja tutaj jeszcze tylko przytoczę, jakie w ramach różnych dyskusji, rozmów, które też na ten temat no, na bieżąco też prowadziłem, czy choćby przy okazji uzgadniania szyldów, czy też jakiś czas temu w trakcie spotkań z przedsiębiorcami, takie dyskusje się pojawiały i takie głosy, że w zasadzie wszyscy chcieliby uregulowania tego tematu, przynajmniej w takiej sferze deklaratywnej, no bo jak mówimy już o konkretnym szyldzie konkretnej osoby, czy konkretnej reklamie, no to wtedy już te zdania są trochę inne. Niemniej jednak wszyscy też zgadzali się, że ten obszar śródmiejski powinien być potraktowany priorytetowo. Ale też były takie głosy, że trzeba zająć się od razu całym miastem. To jest szalenie trudne. Od razu może pytanie, czy szyldy to też billboardy, które są usytuowane? I to jest, należy je tak traktować? To jest trafne pytanie, dlatego że no cóż, kreatywność Polaków jest nieskończona, to ma swoje zalety oczywiście i ma swoje wady. Z punktu widzenia przepisów, tych regulacji, definicji szyldów, tak. I z tego właśnie względu konieczne jest określenie tych zasad, gdzie szyldy powinny być, gdzie być nie mogą i jaki rozmiar maksymalny mogą mieć. Bo jeżeli określimy to tylko i wyłącznie w taki sposób, że zakazujemy reklam, a dopuszczamy szyldy, taka sytuacja, o której pani radna mówi, teoretycznie byłaby możliwa, że ktoś na własnej nieruchomości ustawi duży billboard i będzie uważał, że jest to szyld, ale jeżeli określimy właśnie te rozmiary maksymalne i lokalizacje, to możemy z punktu widzenia ustawy określić, w jakich miejscach elewacji one się mogą pojawiać i jakie mogą mieć rozmiary, wtedy wykluczamy taką sytuację, o której pani radna wspomina, czyli że właśnie na przykład umieszczenie billboardu i twierdzenie, że jest to szyld. W takiej sytuacji byłoby po prostu konieczne właśnie, tak jak to proponuje, określenie jednoznacznie, jakie są maksymalne rozmiary i umieszczenie.
No właśnie, część z tych dyskutantów proponowała, żeby jednak zacząć od węższego obszaru. Szanowni Państwo, ja bym proponował, żeby jednak nie był to ten najwęższy minimalny, bo no mamy takie obszary jak choćby Podzamcze, gdzie niestety w obecnych regulacjach, to prawda, miejscowy plan nie dopuszcza tworzenia nowych na tym obszarze nośników reklamowych, ale ze względu na to, że nie wszystkie one wymagają pozwolenia na budowę, ciężko jest znaleźć powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego metodę do tego, żeby te szyldy w jakikolwiek sposób ścigać, tym bardziej, że powiatowy inspektor stara się zajmować rzeczami takimi, gdzie jednak mamy do czynienia z zagrożeniem, mówiąc krótko, bezpośrednio dla zdrowia czy życia, a jednak kwestie estetyczne są estetycznie niestety, ale dla powiatowego inspektora trochę mniej istotne. Pewnie gdyby była ta służba po prostu silniejsza organizacyjnie, miała większość ludzi, takimi tematami też mogliby się zajmować. Natomiast tylko PINT ma możliwości działania w takim obszarze, w którym jest miejscowy plan, a nie jest on objęty wpisem do rejestru. A niestety obszar dworca pod Zamcza wpisem do rejestru zabytków objęty nie jest, więc ja tam nie mogę prowadzić postępowań nakazujących zdjęcie tych nośników. Proszę Państwa, też były takie głosy, żeby tych nośników było więcej, ale ja z doświadczenia już no, kilkuletniego uzgadniania tego rodzaju szyldów wiem, że generalnie te dwa szyldy są naprawdę wystarczające dla właściwie wszystkich przedsiębiorców. Więc to, co nas czeka, to właśnie tak jak wspomniałem, przedstawienie tego projektu organom uzgadniającym, wyłożenie do wyglądu publicznego i zbieranie uwag i ostateczne przedstawienie Państwu do już głosowania. Natomiast tak jak wspomniałem, bardzo bym chciał najpierw ten projekt Państwu przesłać po to, żeby też wysłuchać Państwa uwag i szczegółowych, i natury ogólnej. No, Państwo jesteście tym organem, który jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji, czy w tym kierunku idziemy, czy nie, dlatego też nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby taki projekt wyszedł do uzgodnień i opinii bez Państwa pełnej wiedzy i bez Państwa zdania na ten temat. To tak pokrótce, jeżeli o mnie chodzi. Jeśli macie Państwo pytania, jestem do Państwa dostępny.